Cześć wszystkim, z tej strony Mateo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj Minecraft, bo nie sam, bo z Jedim jestem, siema. Tak, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arkadiusz, cześć, dzień siema. Dobry, yo. Jesteśmy w Minecrafcie. Dobra. U mnie Minecraft był ostatnio, nie wiem, dzień przed Wigilią chyba, także dawno. Ty pamiętasz, więc postanowiliśmy nagrać Minecraft. Dokładnie. Ty, stary, nie rozkminiam tego Jasia, nie? No nie rozkminiam, zadałem! Boże! A gdzie wpadłeś? Ta, człowieku, ja poleciałam w dół, w przestrzeń, w ogóle. Ja pierdzielę. Wow, ktoś do mnie generalnie strzela. Generalnie możesz dać lajka pod filmem. Masz właśnie, Jedi, ile ma być lajków, powiedz. A pod Minecraftem ile ci kiedyś wybili? Ja wiem. Myślę, że 1500 więcej nie wbiją, bo to jest Minecraft. Ja tutaj, to jest drugi odcinek chyba na moim kanale z Minecrafta, kurde. To dajcie lajka i dawajcie 1428 łapek. No, możecie wbić. Się nie obrażę, jak wbijecie. Gościu na mnie poluje, kurde. Niestety chcieliśmy też na mój kanał nagrać CS-a, ale pojawiły się... Nie pykło. Dokładnie, okoliczności takie, a nie inne. Że niestety tego Minecraft... Znaczy, CS-a nie nagramy. No, niestety. I tak byś został wpierdziel. No, w sumie ciekawe. Bo ja mam czasem tak... Temu budulca zabrakło. Ja mam czasem tak, że jak mam farta, to mam go przez cały mecz. I strzelam takie banie, że ciągle się łapię za głowę tak naprawdę. Więc jakbym miał takiego farta, to bym ciebie na luzaczku pojechał. Może nie do zera, ale pojechałbym. Ale pojechałbyś mnie. Tak. Nawet gościu, to jest tak. No dobra, dobra. Tutaj dwóch. A no dwóch jeszcze. Ten kądziu jest teraz na środku. Strzela! O nie, 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 nie. Jak ty się utrzymał? Nie wiem, właśnie coś mnie cofnęło. Muszę w ogóle sobie mieczyk lepszy zrobić. On coś wyciąga ze skrzynek. Chyba, wiesz co, nie wiem jak ty masz nagrywać te Minecrafty i to się ludziom podoba, przecież... Ja się nagrywam, to jest dno, kurde. Wow. Znaczy w sensie, że to już na moim kanale już traci aktywność Minecraft. No ale bo... za to, kurde, vlogi CS to już nawet coś ma, naprawdę. No widzisz. No nie! Bez sensu, no. Tyle wszyscy czekali, a tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Dobra, to lecimy z kolejną arenką. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence. Ogólnie tej arenki nie za bardzo lubię. Tak wam powiem szczerze. Ja nie znam nawet tych arenek. Tak jak ja w Wartezie. Dobra. To jest tak, mamy taktykstą, co nie? Ty jesteś, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Na ręce, jak zawsze. Tak, tyle też wiem. Dobra, mam tutaj rzeczy diamentowe, proszę państwa, bierzemy strzał. Jak ty masz znowu diamentowe rzeczy, jak ja... Bo ja tak miałem kiedyś youtubera. Ja sobie tak wszystko tutaj dużo kiedyś grałem, bardzo dużo grałem kiedyś. I tak dużo mam tego wszystkiego. Ja sobie teraz tylko, wiesz, perełka... To ty! O nie, to... Zginąłem. Ja. Serio? Dobra, kolejna arenka. Tak w ogóle wbijacie do Jediego, bo w tym momencie, jak wy widzicie ten filmik, to Jedi też nagrał ze mną filmik z CSK. Taki, ale ja fajny filmik nagrałem, nie? No, dokładnie. CSGO. Counter Strike. Dobra, państwa, ja was nauczę, jak się gra w Minecrafta, bo ja go nie jestem profesjonalny. Ja, kurde, na klockach pół życia, żebym przesiedział. Nie no ma miejsca w Minecrafcie, gdzie żebym klocka nie postawił, serio. Ja to po prostu... A to widzisz. Wow. O kurde, co jest za akcja, teraz like, o! Teraz lajka zostawiacie. Dobra. Teraz lajka zostawiacie, dobra, ja tutaj się uzbrajam. Ja proszę państwa, ja będę komentował. Dobra, do proszę państwa, Mateo, aka Mateusz, robi coś niesamowitego, ma diamentową klatę. Znaczy, a ten ma dieksował, teraz się tepnę, proszę państwa, czy on to ugra? Raczej tak, zabiję go, wsadzę mu miecz, nie powiem gdzie, no i właśnie stało się. Mateusz, z diamentowymi spodniami, hełmem, po prostu nie wiem jakim, ale z ze złotą klatą. Coś kraftuje chyba na pewno. Nie chcę Mateuszowi podpowiadać, ale za sobą ma diamentowy hełm. Leży mu diamentowy hełm, ale czego podniesie? Tak, podniesie go za domowo komentatora. Jediego, tak? Generalnie. Mateuszowi zostało jeszcze 5 do zabicia. Mateusz jest pierwszy w tabeli, zabił 2. Jak 5 do zabicia? 4 mi zostało do zabicia. Cicho, dobra, Mateusz jest 5. I z tej wyspy, na której teraz będziesz, proponowałbym ci iść na środek. Bo tutaj są gracze. Ty chyba musisz ten komentować, kurde. Po co ty te odcinki nagrywasz? Jak to nuda sama, ja ty musisz komentować. Uwaga, proszę państwa, Mateusz, on się podnosi teraz. On wie, że są tutaj rywale.
Ale nie wiem, gdzie, ja nie wiem, gdzie są rywale. Ja na jego miejscu bym się pośpieszył. Ja nie wiem, co on robi, naprawdę. Tego, co widzę, to nie ma co się bać, bo nikt go nie strąci. Gościu, cały diamentowy, tylko z hamem jakimś innym, zbiera się do niego poprzez iście, przez buduje się deskami. Ja na jego miejscu bym jak najszybciej spieprzał po prostu na środek. Gościu, się patrzy na niego, lecz on nie zwraca na Mateo uwagi. Mateo, spokojnie, no bo on tutaj chce do mnie coś zrobić, gościu... no. Gościu postanowił iść na wyspę obok. Mateo, jeszcze dwie wyspy dzieli po prostu od ciebie, od tego typa. Ja, Mateo, ja bym się na twoim miejscu bardzo pośpieszył, żebyś ty poszedł na środek. Ale no nie, on ma swoje taktyki, ja ma swój mózg, on ma swoją głowę, on wie, co robi. Spokojnie, gościu, tak, deskami mógłby spokojnie zabić, Mateo. Ale nie. On woli się do niego budować. On woli, o Jezus, próba rzucenia perełki, druga próba rzucenia... Gościu zdedał, dobra, zostaje Mateo sam na dwóch. Mateo. Na trzech. Mateo, gościu się do ciebie zbliża, ja bym ci proponował szybko iść na środek, nie masz szans. Generalnie ten gościu ma naprawdę dobry set, będzie ci ciężko, stary. Tak w ogóle... Jak on ci wsadzi ten miecz w pupę, ty tego poczujesz w nosie. Generalnie gościu, swojego po prostu... Co jest, mama? Mama, mówiłem, że nie jestem głodny. Jednego masz po lewej, druga po prawej, strzela w ciebie, o kurde! Mnie Mateo na środek, idź na środek! Ale ja muszę go zabić! Bo on nie umie... On cię zabije, on ma lepszy set, Mateo! Nie! Niego niczym Reksio na szynkę, niczym Hanka w kartony, wjechał! Proszę państwa! No i stało się tak, jak myślałem. Mateo nie przeżył, zdadał. Dobra, jesteśmy na kolejnej ręce, już ostatniej. Proszę nie, ja państwa. Teraz obiecuję. Ja nie zważywię. Ja nie zważywię. Ja obiecuję też. Wam to. Ja też. Ja teraz po prostu tylko czekam na moje rzeczy. Bez kitu. Ja, jak zawsze, Mateusz, nie ma miecza żadnego superowsko. Trzeba zrobić dobra, crafting mieczyk. Państwa. No już mnie bije, gościu. Ta dobra, już, to ja. A to ty. Marnowałem perełkę, bo nie patrzyłem. Nie wiem, gdzie my pójdziemy teraz, tu nic nie ma. Dawaj, buduj się no na środek. Masz budulca? No mam. Na środek się buduj, już. Raz. No to raz. Dawaj. Proszę bardzo. Ja tu patrzę po bokach, nic nas nie bije. Nic. Nic nas nie bije. No to nice. Dobra, lecisz. Trochę w prawo sobie odbij. W lewo znaczy się. A. W lewo. Dobra, na pewniako. Będziemy teraz na środeczku, więc teraz na spokojnie będziemy sobie mogli tutaj kogoś rozpierdzielić. Dobra. Dobra. To jest środek? A nie, dobra. Myślałem, że taki mały środek. Jestem na środek. To co? To jest ogromny dzik. Dobra, zabiłem jednego. Bez sensu. Mam 5 perełek. To daj mi jakoś. A masz jakiś mieczyk lepszy niż kamienny? Chodź, masz. O. O, dziękuję. Masz to. Masz to. O, dziękuję bardzo. To ci. Masz to, chodź tutaj jeszcze, chodź. O, dziękuję. Tam jest ziomuś, tak? I pasuję teraz do tego ziomka. Kurwa, jak ja nie dorzucę tę perełkę znów. Dobra, dorzuciłem. Dobra. Czekaj, gdzie? Do tamtego? Dobra. Dobra, zabiłem go. Żebym ja dorzucił. No nie! Spadłem! Nie dorzuciłem perełku. Wygrałem grę. Wygrałem grę. Gratuluję. Jodny 0122. Jodny. Dobra, to było na tyle. Będzie. Dokładnie. 1000 ile? 1500 koło łapeczek, czy tam 1400? 1500 łapek kolejnocznik średnim XD. Dokładnie. No. I to tyle, na razie, miłego dnia, miłego wszystkiego, do zobaczenia. Majta, nie puszczajcie się, bo kto się poszedł, ten ciota, yo. Dokładnie, siema.